Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. I tanio skóry nie sprzedam. I na pewno tanio skóry nie sprzedam. Tanio skóry nie sprzedam i od razu wam mówię z góry. Jest dobrze. I tanio skóry nie sprzedam. Tanio skóry nie sprzedam. No na pewno tanio skóry nie sprzedam. Od razu ci mówię, że tanio skóry nie sprzedam. Na pewno tanio skóry nie sprzedam. I zobaczymy, czy tanio skóry sprzedam. A mogę wam powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedam na pewno. Na pewno tanio skóry nie sprzedam, od razu mogę powiedzieć. I tanio skóry nie sprzedam, od razu mówię. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Tanio skóry nie sprzedam. To sformułowanie przez lata stało się wizytówką jednego z najwybitniejszych strongmanów w historii tej dyscypliny. Choć z czasem stało się źródłem dowcipów i tego rodzaju kompilacji, to mimo wszystko doskonale odzwierciedla zaangażowanie, jakie przez całe życie sportowe towarzyszy temu siłaczowi. Dziś przekonamy się, że nie tylko skóra, ale cały jego wizerunek nie jest tani i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak bogaty jest Mariusz Pudzianowski. Kariera Pudziana zaczyna się oczywiście od zawodów strongman, dzięki którym wypłynął na szerokie wody i stał się rozpoznawalny jako najsilniejszy człowiek na świecie. Ten tytuł zgarniał pięciokrotnie w latach 2002-2003, 2005-2007 i 2008, inkasując za każdy ponad 70 tysięcy dolarów. Nie będę się w tym miejscu skupiał na każdym jego tytule i nagrodach, jakie za niego otrzymał, bo nie wszystkie kwoty są jawne, a i tak najlepsze wyniki kasowe zaczął kręcić w następnych latach kariery, do których zaraz przejdę. Tak czy inaczej można łatwo policzyć, że za 5 tytułów zgarnął przynajmniej 350 tysięcy dolarów, co stanowiło wówczas przy kursie około 2,30 805 tysięcy złotych. Znacznie bardziej kasowa okazała się dla niego kariera zawodnika mieszanych sztuk walki. Po podpisaniu kontraktu z KSW nie tylko został twarzą federacji, która dopiero rozkręcała się na dobre na ojczystym podwórku, ale także jednym z najlepiej zarabiających zawodników. W jednym z artykułów znalazłem, że Pudzianowski za swoje pierwsze walki otrzymywał po 200 tysięcy złotych. Wraz z kolejnymi sukcesami jego wynagrodzenie jednak wciąż rosło. Za pojedynki z Marcinem Różalskim i Pawłem Popkiem Mikołajewem Pudzian dostał już w sumie blisko 1 000 000 złotych. Od 2009 roku Pyton stoczył łącznie 21 walk. Wygrał 13, przegrał 7, a jedno starcie pozostało jako nieodbyte. Przez te 11 lat kariery wojownika, jego majątek miał prawo znacząco się powiększyć. O tym, że Pudzian to prawdziwy biznesmen, wiadomo od dawna. Poza walkami prowadzi także firmę transportową, którą założył już w 1997 roku. Firma świadczy usługi transportowo-spedycyjne na terenie Polski i całej Europy. Jakby tego było mało, w 2010 roku w swojej rodzinnej miejscowości Białej Rawskiej otworzył także salę bankietową o wdzięcznej nazwie U Pudziana, gdzie odbywają się nie tylko wesela, ale także imprezy firmowe i rocznice. Sala w swojej ofercie ma także auta weselne, takie jak Mercedes S Brabus, Mercedes S63 AMG czy Hammer. Mówiąc o biznesach, jakimi zajmuje się Pudzian, warto także wspomnieć o jego sklepie internetowym. Można w nim kupić ręczniki lub koszulki z jego podobizną oraz sloganami, które jak ten z początku filmu stały się częścią jego wizerunku. Fani programów rozrywkowych na pewno pamiętają też jego pląsy w Tańcu z Gwiazdami, gdzie doszedł do finału. Choć na pewno nie był najlepszym tancerzem spośród wszystkich uczestników, to według różnych źródeł za każdy odcinek miał otrzymywać od 10 do nawet 90 tysięcy złotych. To oznaczałoby, że za udział w telewizyjnym show zarobiłby około 1 200 000 złotych. Na tym jednak nie koniec, bo były strongman regularnie występuje w programach rozrywkowych i serialach. W 2017 roku był jurorem w programie The Brain, gdzie wspólnie z naukowcem doktorem Mateuszem Golą oraz Cezarym Żakiem i Anitą Sokołowską oceniał występy uczestników. Gościnnie Pudzian pojawiał się także w serialach Daleko od Noszy, Na Wspólnej czy Dziki. Za każdy z tych występów oczywiście właściwie zarabiając.
kolorowej prasie nie umknęły także jego pozostałe zarobki, a część brukowców dała radę nawet oszacować, ile w poszczególnych latach zarabiał Dominator. Jeden z tabloidów ustalił, że Pudzian w roku 2009 zarobił 950 tysięcy złotych. W latach 2010-11 jego zarobki wzrosły do poziomu 1 250 000 złotych, a rok później minimalnie spadły do 1 200 000. W latach 2013-2015 wyniosły 1,3 miliona złotych, by w 2016 roku osiągnąć poziom 2 milionów. Z kolei kilka lat temu portal TheRichest.com oszacował majątek Pudzianowskiego na 8 milionów dolarów. Te same dane można znaleźć także na stronie Celebrity Net Worth, a to oznaczałoby podchodzenie pod 30 milionów złotych. Mówiąc o majątku, nie sposób także nie opowiedzieć kilku zdań o posiadłości, w jakiej żyje. Choć Pudzianowski jest jedną z niewielu osób, która bardzo dba o swoją prywatność, to na niektórych nagraniach z Instagrama bądź YouTube'a można zauważyć jego ogromny dom. Prowadzi do niego szeroka metalowa brama, a całość jest otoczona murem z czerwonej cegły. Na jednym z ujęć można zauważyć, że do samego domu prowadzi długa droga, ułożona w szpalerze z wysokiego żywopłotu. Jeśli już jedziemy drogą amerykańskich programów, które zaglądają w każdy kąt gwiazd, których życie opisują, to warto także powiedzieć o samochodach polskiego mistrza. Wśród aut, które były bądź są w jego posiadaniu, można wymienić Camera H2, Mercedesa CL czy Lamborghini. Szczególnie to ostatnie auto było tematem dyskusji jego fanów w mediach społecznościowych, po tym jak Dominator pochwalił się swojego czasu w żartobliwy sposób, że w sportowym samochodzie zamontował gaz. Mariusz Pudzianowski to nie tylko jeden z najwybitniejszych sportowców w swojej głównej dyscyplinie, ale także doskonały biznesmen, który w umiejętny sposób potrafił przekuć sukces sportowy i co za tym idzie rozpoznawalność na sukcesy w innych branżach, którymi się zajmuje. Dajcie znać w komentarzach, co wolelibyście posiadać. Tytuły poziomu Pudziana, siłę poziomu Pudziana czy majątek poziomu Pudziana. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.